Witajcie moi drodzy. Dzisiaj zabieram się za Tonocracy, program, któremu bliżej jest do omawianego kiedyś przeze mnie Guitar Riga niż do tych tradycyjnych wtyczek, które chcą odtworzyć brzmienie konkretnego wzmacniacza. Kawałek, który usłyszeliście na intrze, składa się z trzech presetów. Presetów, które utworzyłem właśnie w tym programie. I właśnie to jest chyba największa zaleta tego programu, że skłania do tworzenia zabawy własnego łańcucha dźwięku od efektów przez wzmacniacze, paczki i tak dalej. Także zaczynamy. I jak już wspomniałem na samym początku, nie jest to tradycyjna wtyczka, to raczej piaskownica. Piaskownica, której można bawić się, mając do dyspozycji wiele narzędzi. I program nie jest aż tak rozbudowany jak Guitar Rig, ale może właśnie dzięki temu łatwiej jest się poruszać i korzystać z tych efektów, których potrzebujemy właśnie w danym momencie. Dobrze, teraz w towarzystwie kawy zajmiemy się samym Tonocracy jako programem. Stwierdziłem, że chyba lepiej będzie, jak po prostu pokażę wam, jak stworzyć coś własnego, niż nie będę wam pokazywał po prostu już fabrycznych presetów. Możecie zrobić to sami, pobierając program. Zadanie do wykonania jest takie, że stworzymy sobie ścianę dźwięku. Oczywiście przesterowanego. Także na początek wybierzmy sobie piece. Mamy ich aż 14 do dyspozycji. Najnowszy, jaki został dodany, to jest Gemini Clean. I na końcu tego filmiku pokażę wam właśnie jak brzmi, bo nagrałem takiego krótkiego soundbite'a. Dobrze, weźmy na przykład Brit 800, czyli piec na bazie Marshalla. Weźmy sobie do tego paczkę Mars Green. Weźmy sobie do tego jeszcze paczkę Mars, albo nie. Mars for Destruction i Mars Mofo. Bo dlaczego nie? I teraz, to też bawiąc się tym programem, zauważyłem, że no jednak lepsze jest brzmienie jakościowo, jeżeli do pieca dodacie dwie różne paczki. Po prostu tak to działa. My tym razem zrobimy coś lepszego, bo weźmiemy dwa piece i cztery paczki. Więc drugim piecem niech będzie coś na bazie Piveya, czyli Evan 53 Blue. I od razu sobie tu przeniosę właśnie te paczki. O, i widzicie, w ten sposób utworzyłem pierwszą pętlę, a teraz drugą. Do tego Piveya wezmę paczkę Messy Boogie. Messy Boogie i chyba moją ulubioną, najlepiej brzmiącą jak na moje ucho, czyli paczkę Bognera. O, nie będziemy tutaj za bardzo nic zmieniać, no poza tym, że brzmienie marszalowe jest bardziej basowe, więc dużo basu, mniej góry. Niech to lepiej brzmi w ten sposób. O, a tutaj sobie rozdzielimy, żeby rozdzieliło nam te paczki na stereo. Podobnie tutaj, oczywiście dużo więcej gainu. Mniej basu, skoro tam będzie więcej. Może troszkę więcej środka. No i też niech to brzmi konkretnie. I tu robimy tak samo. Rozdzielamy dźwięk na stereo. Co dalej? No oczywiście w przypadku tak przesterowanego dźwięku no przyda nam się bramka szumów. W tym ustawieniu, które tutaj jest domyślnym, działa to dobrze. Ale to nie koniec. Weźmy sobie jeszcze Green Screamera, czyli Tube Screamera.
Szkoda, że nie jest na zielono. To też byłoby w sumie fajny taki dodatek. No i potraktujmy go jak typową dopałkę. Natomiast tutaj weźmy Super Overdrive'a i w ten sam sposób. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy dodać reverba. Co się dzieje z reverbem? No dajemy go na koniec, small plate, na sam koniec najlepiej tego łańcucha dźwięku. No i nie zapominajmy o delayu. Analog delay też na sam koniec. Także jak to brzmi? Sprawdzimy na dwóch gitarach. I tak właśnie brzmi i wygląda Tonocracy. Zachęcam do samodzielnego testowania, próbowania, budowania własnego brzmienia i może też odnajdywania własnego brzmienia, bo ten program zdecydowanie na to pozwala. I tak jak wspominałem na początku, zostawię Was na samym końcu z soundbite'em tego najnowszego wzmacniacza, jaki dodali do programu o nazwie Gemini i on jest na podstawie Fendera, któregoś pieca Fendera, teraz już nie pamiętam, wyleciało mi z głowy. W każdym razie jest to no, przepiękne, czyste brzmienie i jedyne tak naprawdę, jeśli chodzi o ten program, bo wszystkie wzmacniacze, które były do tej pory, tam najczystszy wzmacniacz jest taki lekko przesterowany. Także tyle z mojej strony i do następnego.